Siemano moi drodzy, witam Was w rutynie pielęgnacyjnej mojej wieczornej. Zaczynam od demakijażu moim balsamem myjącym i ja tutaj dzisiaj używam regulującego balsamu myjącego i używam go nie tak jak trzeba. Akurat ja nie miałam żadnego innego, tutaj byłam w hotelu na wyjeździe i nie miałam dosłownie nic innego, co by zmyło mi makijaż oczu, więc użyłam go w ten sposób, ale on pachnie tak bardzo mocno drzewem herbacianym i eukaliptusem, dlatego że tam jest bardzo duża ilość olejków eterycznych. One nie zostały tam dodane dla zapachu, tylko po to, żeby działały przeciwbakteryjnie, jeżeli macie jakieś tam zmiany, wypryski, to żeby to się szybciej goiło. Tam jest też olej tamanu, także nie dopuśćcie do kontaktu z oczami. Lepiej jest używać tego tylko do makijażu twarzy. Ja tutaj mówię, no dzisiaj zrobiłam wyjątek. Następnie zmywam pozostałości mojego balsamu i resztki makijażu przy pomocy gąbeczki Konjac. Na tej gąbce tutaj nic nie ma, to jest po prostu gąbeczka z czerwoną glinką i nią usuwam pozostałości, usuwam te takie, jak widzicie, resztki makijażu połączone z tym moim balsamem. I dopiero teraz będę myła twarz. Sięgam po Yum Yum Cleanser, to jest taka pianka, taki mus do mycia twarzy. Ja mam tutaj cytrynowy, bo tylko taki był dostępny. Niestety nie udało mi się kupić tego klasycznego, a tamten bardziej mi odpowiada. Kosmicznie wydajny kosmetyk, też ponownie myję nim również szyję. Ja używam też moich kosmetyków do szyi i dekoltu, tych, których używam do twarzy, więc tutaj tak zaznaczam to, nie będę Wam pokazywać, bo trochę to przekracza mój poziom tolerancji. Ten Yum Yum Cleanser będę zmywała przy pomocy mojej szczoteczki do mycia twarzy marki Foreo, ona się nazywa Luna. Bardzo dobre są też moim zdaniem te szczoteczki z Dermofuture, w ogóle szczoteczki soniczne uważam, że są fantastyczne, takich mechanicznych typu Clarisonic ja osobiście nie lubię i sięgam zawsze po te soniczne. Tej szczotki używam praktycznie codziennie od kilku lat. Następnie przyszedł czas na peeling. Oczywiście nie robię peelingu każdego dnia, ale tutaj miałam czas dla siebie, nie musiałam pracować, byłam właśnie po bardzo fajnych szkoleniach, także mogłam sobie odpocząć, zrelaksować się i właśnie postanowiłam troszeczkę dołożyć do tej mojej pielęgnacji. To jest peeling gommage ze słani koko. On jest takim peelingiem, który zawiera celulozę i ona się roluje pod palcami. Tutaj widzicie, specjalnie Wam zostawiłam, on już od razu z tubki jak wychodzi, że tak powiem, to ma tak, już się roluje od razu. Ja przepadam za takim peelingiem gommage marki Skin79. Skład mi się w tym zasłani bardziej podoba, ale tam konsystencja jest po prostu przyjemniejsza. Po tym mam odrobinę zaczerwienioną buzię, ale to po pierwsze dlatego, że on w taki sposób działa, że może lekko zaczerwienić, a po drugie dlatego, że ja po prostu skórę pocieram, więc to nie jest nic strasznego. Zresztą zobaczycie za chwilę, to zaczerwienienie od razu zniknie. I ponownie tym peelingiem, ja go zostawiłam na jakieś 5 minut, a następnie zaczęłam go zmywać wilgotnymi palcami i ja go używałam również na szyję i na dekolt. Następnie spryskuję twarz hydrolatem, to jest hydrolat różany z Beloved. Bardzo lubię ten kosmetyk, nie muszę go rozcieńczać i świetnie się dogaduje z moją cerą. I przyszła pora na jedną z moich ukochanych maseczek z Łamisy. To jest maseczka z pomidorem, o ile się nie mylę, fermentowanym właśnie z marki Łamisa. Jest w formie takich dwóch hydrożelowych płatków. Pięknie dolega do skóry, również pod oczami. Ona mi się bardzo fajnie nakłada. Koi, nawilża, wygładza, redukuje zaczerwienienia. Ja nie mam żadnych uwag. Kocham tą maseczkę. Jak tylko jest dostępna, to zawsze się zaopatruję w nią. I resztkę esencji z tego opakowania wcieram sobie ponownie w szyję i dekolt. Zostawiłam to na jakieś 15 minut, a następnie odkleiłam z buzi i tą resztkę esencji, która mi została na skórze, potraktowałam już jako kolejny krok, czyli do tego nie dokładałam żadnego serum, żadnej esencji, tylko pośpiewałam sobie, bo bez tego to w ogóle, wiecie, nie zadziałałoby i od razu na to nałożyłam krem. Dzisiaj sięgnęłam po krem z Madary. Time Renewal. Czasami dostaję pytania, czy skoro on jest zielony w tubie, to można go używać jako takiego korekcyjnego produktu pod makijaż, ale jak widzicie, on na twarzy w ogóle nie jest zielony. I specjalnie zostawiłam ten kawałek, na którym widać grudkę od tego kremu, nieroztartą na policzku, żeby Wam pokazać, że w tych naturalnych kosmetykach często to się zdarza, nawet w tych droższych markach, że właśnie gdzieś pojawią się jakieś grudki, gdzieś się coś nie do końca rozetrze. One często nie są dokładnie idealne, takie jak kosmetyki drogeryjne, ale to wcale nie świadczy o tym, że działają gorzej. Tutaj mam mój nieśmiertelny balsam do ust z Biotuju. Mam go tyle miesięcy tylko dlatego, że on mieszka w podróżnej kosmetyczce i bardzo go lubię. I tutaj miałam nowy krem pod oczy wówczas, teraz już go używam od miesiąca prawie. To jest nawilżający krem pod oczy z Santa Verde i jego rozprowadzałam przy pomocy takiego masażera z Dermofuture właśnie. Ten tu użyłam milion razy za dużo, dosłownie milion razy za dużo. Ścisnęłam za bardzo tą tubkę już jak mi się nagrało i mówię, no dobra, niech będzie, ale powinnam użyć jednego
dziesiątej może tego wszystkiego. Bardzo wydajny, bardzo ładny, taki nawilżający kosmetyk. To byłoby na tyle na dzisiaj. Na pewno po tym filmie pojawią się pytania o maseczki, które mogę polecić, albo peelingi, które mogę polecić. I tutaj zostawiam Wam dwa odcinki, w których możecie sobie zobaczyć moje ulubione maseczki i moje ulubione peelingi. Mam nadzieję, że będzie to dla Was w jakiś sposób przydatne. Ściskam gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!